Grupa młodzieży z legionowskiego Ogólniaka, gminie Marii Konopnickiej, postanowiła posadzić trochę drzew w Legionowie. Z naszą pomocą wyszukały miejsca na terenach prywatnych, należących do wspólnot, spółdzielni. Miasto zakupiło sadzonki, paliki do przymocowania drzew później i w tej chwili młodzież kopie dołki. Teraz będzie drzewka dojadą, będziemy sadzić te drzewa. To jest w sumie na dzisiaj zaplanowane jest 30 sztuk klony zwyczajne, lipy szerokoliste. Ładne, ozdobne drzewa. Miododajne. To są drzewa, które nie mają zbyt dużych wymagań, jeśli chodzi o glebę i nasłonecznienie, więc myślę, że jest duża szansa, jeżeli będą podlewane przez pierwszy rok, dwa lata, że one się przyjmą. Mniej więcej w październiku wpadłyśmy na pomysł, że chciałybyśmy coś zrobić i w sumie to poszło to za inicjatywą naszej nauczycielki od podstaw przedsiębiorczości. I stwierdziłyśmy, że chciałybyśmy zrobić coś takiego na zasadzie działań proekologicznych, więc wymyśliłyśmy, że posadzimy drzewa. No więc dzisiaj sadzimy drzewa. Tutaj akurat było miejsce, bo trudno było w sumie znaleźć miejsce. No i myślę, że fajnie tu. Zielono ogólnie jest, ta okolica jest bardzo ładna. Więc... Tutaj też te drzewa są bardzo zadbane, więc myślimy, że jak posadzimy, no to ładnie się uchowają tutaj. Tak. Kolegów akurat było prosto namówić, gorzej było jakby z miejscami, w sensie było sporo trudności i tak dalej, ale no, wszystko się udało i miejmy nadzieję, że tak będzie dalej. Planujemy jeszcze zrobić sadzenie na jesieni i także w przyszłym roku. Więc zobaczymy, mam nadzieję, że nam się uda i że dalej będziemy miały chętnych tyle. No, wydaje mi się, że w sumie to jest szansa, że właśnie nasze pokolenie ma nawet większy szacunek do ekologii, bo no, wszyscy tutaj się starają jakoś iść w tym kierunku, bo no, nie jest najlepiej, więc wszyscy raczej myślę, że zrozumieli, że trzeba coś zrobić. To bardzo fajna inicjatywa. Myślę, że dobry sposób na spędzenie dnia dziecka. Chyba w każdym z nas jest trochę tego dziecka. A jeżeli młodzi ludzie chcą właśnie w takim dniu coś dać siebie, pokazać, że środowisko jest dla nich ważne, to tym lepiej. I na pewno zawsze będziemy wspierać tego typu inicjatywy, popierać i angażować się w nie.